Ze stadionu Stade de France witają Państwa Bartik oraz Dani. Dzisiaj ważny mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Barcelona kontra Paris Saint-Germain. Już zawodnicy są gotowi do wejścia. Jest to pierwszy mecz z dwóch, bo będzie jeszcze jeden rozegrany na stadionie w Hiszpanii na Camp Nou. Teraz hymn Ligi Mistrzów i prezentacja składu. Teraz skład Paris Saint-Germain. 30 Sirigu, z drugą Thiago Silva, 32 David Luiz, 23 Van der Ville, 17 Maxwell, 8 Thiago Motta, 14 Matuidi, 29 Lucas, 11 Lavezzi, 9 Cavani i 10 Ibrahimovic. Teraz skład FC Barcelona w bramce, brawo. Dalej Mascherano, Piqué, Dani Alves, Alba, defensywa to Busquets, Xavi oraz Iniesta i z przodu Messi, Neymar oraz Luis Suarez. Barcelona w tradycyjnej formacji 4-3, a PSG w formacji 4-2-2-2. PSG bardzo liczy w tym meczu na swoich dwóch napastników, Ibrahimovicia i Cavaniego. Więc już zacznijmy ten mecz. Cavani, Thiago Silva. Barcelona ostatnio w tamtym sezonie grała mecz z PSG. Przypominasz sobie? Wtedy była porażka 3-2. Pamiętam, Matuidi strzelił wtedy bramaczkę. No i teraz Vanderbilt przy piłce. Iniesta próbuje mu odebrać ją. Van der Ville cały czas się utrzymuje. David Luiz. Ibra jednak walczy z Piqué, jednak lepszą górą hiszpańską bronią. Tutaj Matuidi próbował do bliska i bramka. 1-0 dla PSG. Edinson Cavani w początkowych minutach meczu już strzela bramkę dla PSG. Widzimy tutaj Ibra, pięknie wypatrzył Matuidiego. Tutaj nie było spalonego, ponieważ Alba tam został. Pilnował do końca Lukasa tutaj. Brawo, bardzo dobrze obronił. Ale już był bezskuteczny przy strzale Cavaniego i prowadzi Paris Saint-Germain 1-0. No i PSG ma dobrą sytuację. Luis Suarez do Neymara i zaczyna spokojnie Barcelona. Dani Alves, Sergio Busquets, Xavi, Sergio Busquets, Busquets na drugą stronę do Jordiego Alby. Alba przy linii bocznej do Neymara. Neymar, coś tutaj może zaczaruje Brazylijczyk w pojedynku ze swoim reprezentacyjnym kolegą Mourą. Jednak oddaje piłkę do Iniesty, ten do Busquetsa, Iniesta do Xaviego, ten znowu do Iniesty i... Przewinienie ze strony PSG. Podanie do Jordiego Alby, Alba jednak traci na rzecz Thiago Motty i Ibra. Xavi spokojnie do tyłu do Mascherano. Barcelona musi teraz uspokoić grę i wycofać spokojnie jakoś atakiem pozycyjnym, może szybkimi podaniami rozegrać tą swoją akcję, jednak już strata Jordiego Alby i rozpoczyna swoją akcję Paris Saint-Germain. Lucas Moura do Matuidiego. Van der Ville nie dał rady dojść do tej piłki i zacznie Barcelona. Iniesta ładnie ograł tutaj Moure. Podał do Alby, ten spokojnie do Piqué. Piqué do Mascherano i na drugiej stronie przeniesienie do Daniego Alvesa. Ten do Neymara, który zmienił się teraz stronami z Messi. Przypomnijmy, że dzisiaj Messi gra na prawym skrzydle, a nie tak jak na... nie tak jak zwykle na ataku. Jest to spowodowane tym, że właśnie Luis Suarez przyszedł do Barcelony i teraz on właśnie rządzi tam w linii ataku.
Mascherano, Jordi Alba, Piqué. Na razie Barcelona próbuje rozegrać swoje akcje krótkimi podaniami, ale czy im wychodzi? Jak uważasz? Barcelona bardzo szybko traci piłkę w połowie przeciwnika. Teraz widzimy Cavani. Cavani faulowany brzydko przez Iniestę. Sędzia nie przerywa tutaj akcji. Tutaj Neymar rozumiem, ślizg zrobił, ale czyściutko. I jednak zacznie od autu PSG. Jego Motta. Motta do Lukasa Moury. Moura. 20 minuta meczu. Ibrahimowicz. Był wypychany przez Piqué, jednak jest szansa i brawo w ostatniej chwili uprzedzę Cavaniego. I długi wykop na Messiego. Messi przyjął piłkę ładnie klatką piersiową, jednak Matuidi mu ją odebrał. Messi stara się odebrać piłkę Lavezziemu, jednak ten szybszy i piłkę posiada teraz PSG. Thiago Motta. Van der Wiel. Piqué. Olch! Piękna stróżka. Ibry. Iniesta. Mascherano. Luis Suarez ładnie ograł tutaj paryskiego pomocnika i Moura faulował teraz Jordiego Alba. I Jordi Alba, długie podanie, ale niedokładne i łapie Sirigu. Van der Wiel. Podanie, długie podanie do Cavaniego. Cavani do Ibrahimowicza, odebrana piłka, nie, jednak Maxwell przerywa, Lavezzi. Lavezzi będzie miał szansę, Lavezzi czy poda? Lavezzi strzał, ale wprost w ręce, brawo. Moim zdaniem niepotrzebnie się tutaj zatrzymał Ezekiel Lavezzi, bo mógł już oddawać strzał szybciej niż teraz to uczynił, bo zatrzymał się i spowolnił tym właśnie tą siłę strzału i jego precyzję. Moura. Na razie PSG przeważa. Częściej jest przy piłce, co jest właśnie dla mnie dziwne, bo Barcelona zawsze ma częstsze posiadanie piłki. Matuidi teraz chciał ładnie odgrywać Iniesta, jednak ten się nie dał. I Neymar. Jednak nie dał rady przyjąć tej piłki Iniesta. Do Jordiego Alby. Alba. Co tutaj zrobi Alba? Atakowany przez Moura. Moura do Neymara. Neymar. Do Suareza. Piękne podanie. Thiago Silva. Czy uda mu się... Tak, udało mu się i... Chyba strata Barcelony. Moura, aleś tu pięknie zaczarował. Moura, kolejny raz, ograł Neymara. Moura podał do Ibrahimowicza, ten z pierwszej piłki do Van der Wiela. Czy zdąży Van der Wiel? Jednak nie. I od autu zacznie FC Barcelona. 38 minuta spotkania. Dla mnie na razie jest nudne widowisko, nie ma ciekawego nic. Oprócz tego strzału Lavezziego i gola właśnie Cavaniego, to nie ma żadnego strzału ciekawego. Barcelona w ogóle chyba żadnego strzału nie oddała. W pierwszej połowie nie. Z Messi. Messi, ładnie. Do Jordiego Alby, to jest właśnie akcja w stylu Barcelony. Jordi Alba. Suarez. Neymar! Oleś broni teraz. Przepraszam, to był Luis Suarez jednak, a nie Neymar. I pięknie broni Sirigu i szansa na kontrę dla PSG. Właśnie oni na to czekają, na te kontry. Cavani ładnie podał do Ibrahimowicza. Ten Cavani teraz do Lavezziego. Lavezzi czy Dani Alves? Jednak Brazylijczyk jest szybszym zawodnikiem od Argentyńczyka i wygrywa ten pojedynek. I piłka ma Iniesta do Neymara. Neymar ładnie ogrył Thiago Motta. Neymar, co tu zrobi Neymar? Przepycha się. Neymar cały czas ma piłkę. Neymar. Neymar. Neymar, co tu robi przed polem karnym Neymar? Cały czas holuje tą piłkę. Teraz zagrał do Jordiego Alba. Jasne, jednak kolejna strata. Ja właśnie zauważyłem, że... Dużo piłek straci Alba, chociaż teraz odzyskał ją Neymar. Podanie do Alby, Alba na Suareza jednak, spokojnie łapie Sirigu. 45 minuta i za chwilę sędzia zagwiżdże i tak to teraz się dzieje. I PSG po 45 minutach wygrywa z Barceloną 1-0. No i tutaj widzimy posiadanie piłki Barcelona, 54%. Mi się ze zdziwieniem trochę. Chodzi ze zdziwieniem właśnie, bo mi się wydawało, że PSG posiada piłkę, ma większe posiadanie piłki. Tutaj widzimy strzały Barcelony, jeden strzał odda i to właśnie był ten strzał chyba Luisa Suareza z 40 minuty.
A PSG oddał 3 strzały i 3 celne. Dobra, teraz was, Państwa zapraszam na drugą połowę spotkania. Zaczyna Barcelona. Neymar do Busquetsa. Ten do Suareza. Suarez ma przy sobie dwóch zawodników PSG i traci piłkę. Iniesta. Na razie PSG jest w lepszej sytuacji, bo jadą do Camp Nou z... do Camp Nou jadą z 3 punktami, ponieważ jeśli wygrają ten mecz. Ale może to się zmienić w przeciągu 45 minut. Podanie do Messiego, ale niedokładne. Przejął Wetzi do Maxwella. Maxwell stracił piłkę, jednak Messi nie zdołał jej utrzymać i cały czas PSG. Maxwell ładnie oprzył tutaj zawodników Barcelony. Próbował podawać do Cavaniego, jednak niedokładnie. I akcja już przeniesiona do Messiego. Messi traci piłkę Thiago Silva do Matuidiego. Ten spokojnie huluje piłkę, podanie do Ibrahimowicza, tutaj Ibra się zostawia, Ibra do Lavezziego, Lavezzi, Piqué próbuje mu odebrać, jednak niedokładnie i Lavezzi strzela z daleka, jednak wprost w ręce Claudio Bravo. Ten długi wyrzut do Jordiego Alby, Alba do Busquetsa, Busquets do Xaviego i Barcelona już zaczyna swoją akcję. Alba teraz się zamienił ze stronami z Daniem Alvesem. Neymar, Lavezzi, Messi odebrał piłkę dla Maxwella, Busquets, Suarez, ładne podanie na Messiego, będzie szansa dla Barcelony, jeśli Messi uda się Messiemu przejść Maxwella, Messi, dośrodkowanie Messi, Matuidi na Suarez nie zrobił żadnego ruchu do piłki, co mu się właśnie nie zdarza. Dani Alves, Iniesta, Dani Alves. Teraz problemy z opanowaniem piłki, Daniego Alvesa traci piłkę, kolejny raz właśnie. Kolejna strata Barcelony. To się bardzo często zdarza w tym spotkaniu, właśnie, co jest niepokojące. No, właśnie to jest niepokojące dla mnie również, bo nie zdarza się to często w Barcelonie. Zawsze zawodnicy próbują utrzymać się przy piłce długo i przyholować, ale w tym meczu tego właśnie nie widać po Barcelonie. Niby próbują te rozgrywać akcje, tak jak teraz do Neymara podanie, ale Neymar czy zdąży? Neymar kontra Lucas. Kast czy Neymar? Neymar. I chyba no, będzie rzut rożny. Dla PSG. Dla Barcelony. Busquets, skacze jednak David Luiz. I kontra PSG. Ibra, ole, pięknie co zrobił Ibra. Ibra, czy będzie sam na sam Ibra? Ibra, czy poda do Cavaniego? Ole, Ibra, tutaj nie patrzę. No to nieudana sztuczka Ibrahimowicza, choć mógł do końca, a teraz akcja Barcelony, Daniel Alves, lewą stronę boiska. Co zrobi? Podtrzymuje go David Luiz. Od autu zacznie Barcelona. I Daniel Alves z autu, do Suareza. Suarez. Suarez do Busquetsa, Busquets! Ale niewiele brakowało. Blisko. Niedokładnie uderzył Sergio Busquets, chociaż brawo za akcję dla Barcelony, bo była bardzo dobra akcja, niewiele brakowało, mogę z metr, mogę z półtora i my i byśmy piękną bramkę Sergio Busquetsa. Ale jednak się tak nie stało i od bramki zaczyna Salvatore Sirigu. 68 minuta, Sirigu wznawia piłkę. Moura cały czas huluje do Thiago Motty. Na razie PSG spokojnie się broni, chociaż te takie Barcelony są coraz bardziej groźne. Piqué. Ale szmarne podanie. Wprost pod nogi Brytyjczyk do Cavaniego. Cavani, czy to będzie zabójcze? I yes! Cavani strzela na 2-0. PSG już obejmuje prowadzenie w 71 minucie spotkania. I to jest chyba już koniec za Barcelony. Tutaj okropny błąd Gerarda Piqué, który nie wiadomo do kogo po prostu podał do piłkę, oddał ją do Ibry. Ten spokojnie do Cavaniego i Cavani bez szans. Długi róg. I brawo, nie miał w ogóle żadnych szans. Wyciągnął się jak struna, jednak nic to nie dało. Jeszcze powtórka. Pewny strzał Cavaniego i 2-0 dla... No i teraz ciężka sytuacja dla Barcelony. Dla PSG. Teraz bardzo ciężka sytuacja. Ciekawe, czy wprowadzi to trener Luis Enrique jakieś zmiany.
Bo na pewno się przydadzą. Ja bym tego Messiego przesunął na ataki, jednak na razie tego nie czyni szkoleniowiec FC Barcelony. Iniesta. Andres Iniesta. Próbuje tutaj coś zrobić. Do Messiego. Messi. Busquets. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez do Neymara. Neymar. Neymar, ale powstrzymany ślizgiem przez Davida Luiza. Ibra kontra Busquets. Jednak był górą Hiszpan. Jest podanie tam w stronę chyba Jordiego Alby, ale niedokładne. Nie, przepraszam, to było w stronę Daniego Alvesa. Teraz Maxwell. Długie podanie do Cavaniego. Cavani. Ależ tutaj niebezpiecznie faulowany Czy przez będzie kartka? zawodnika Barcelony, przez Xaviego, tak. Przez Xaviego i czy będzie kartka? Jednak sędzia nie daje żadnej kartki zawodnikowi Barcelony, tylko Jest zmiana. Lavezzi schodzi za niego Menes. i dośrodkowanie zrzutowanego Cavaniego, jednak bardzo, bardzo niedokładne. 78 minuta. PSG 2, Barcelona 0. Czy stanie się coś niemożliwego w przeciągu tych parunastu minut? Teraz podanie do Suareza, jednak Thiago Silva jest tak bardzo klasowym obrońcą i powstrzymuje Urugwańczyka. Dani Alves. Strony Suareza, ten pięknie obrócił się z piłką, walczy z Davidem Luizem. Górą jednak Brazylijczyk i Pastore został przed chwilą wprowadzony na boisko. Pastore do Van der Wiele, Matuidi, Thiago Motta. Thiago Motta, piękne podanie do Pastore. Czy zdąży? Argentyńczyk jednak Piqué go uprzedza i out dla Paris Saint-Germain. Thiago Motta. Out dla PSG. Pastore. Pastore i rzut rożny dla podopiecznych Laurenta Blanca. Maxwell. Menes został wprowadzony na boisko przed chwilą. Właśnie Van der Wiel teraz. Van der Wiel do Cavaniego. Cavani do Pastore. Pastore do Maxwell. Maxwell! Niebezpiecznie obok bramki. Jednak. Czy Barcelona w ogóle jakieś postępy robi tym, że chce zdobyć te bramki, co sądzisz? Powiedzieć szczerze, nic się nie zmieniło od pierwszej połowy. Barcelona cały czas niby próbuje, ale jej cały czas nie wychodzi to. Mówił trener Luis Enrique przed meczem, że będą się starali właśnie tymi szybkimi podaniami rozklepać tą obronę PSG, ale jakoś to na razie nie widać tego w praktyce. Xavi do Messiego. Messi może w końcu coś Argentyńczyk pokaże, jednak odgrywa do Xaviego. Xavi, Maxwella, długie podanie przeszło przez brazylijskiego obrońcę. Jordi Alba ładnie tu ograł zawodnika PSG. Jordi Alba i będzie out dla FC Barcelony. Zmiana w Barcelonie. Barcelonie. Sergio Busquets za niego Thiago. Jordi Alba. W stronę Neymara jednak David Luiz spokojnie wyjaśnia tę sytuację. Coraz mniej czasu. Została minuta do regulaminowego czasu gry. Ibra. Pastore. Sędzia dolicza 3 minuty. Teraz się zdublowali piłkarze PSG. Dani Alves. Ale będzie out dla PSG. Została jeszcze minuta do końca tego spotkania. Uwaga, to jest właśnie ostatnia szansa dla Barcelony na strzelanie bramki. 30 sekund zostało i Czy może być to ostatnia akcja tego piłkę spotkania? holuje Suarez, jednak Matuidi mu spokojnie odbiera do Meneza. Czyżby PSG czeka na trzecią bramkę? Cavani, ładne podanie do Maxwella. Maxwell, czy to końcówka? Ibra! Obok bramki i koniec meczu, proszę Państwa. Paris Saint-Germain wygrywa 2 do 0 z FC Barceloną. Wielka porażka FC Barcelony. Widzimy teraz posiadanie piłki porówno, chociaż w tej drugiej połowie dla mnie było wyrównane właśnie to spotkanie. Miała szansa i Barcelona i PSG, jednak PSG wykorzystało właśnie tę sytuację. Zobaczmy, trzy strzały Barcelony, jedna bramka, 7 strzałów PSG i 5 celnych. Tak. I No i tak. popatrzmy, że posiadanie piłki jest po 50%. Więc tak, my dziękujemy Państwu za to spotkanie. Żegnają Państwa Barcik oraz